Deklinacja trzecia odmiana. Wiesz już, że rzeczowniki deklinacji trzeciej zapisywane są w dwóch formach, nominativu i genitivu singularis. Dzięki takiemu zapisowi łatwo możemy znaleźć temat rzeczownika, mianowicie obejmując od formy genitivu końcówkę is. Zatem temat naszego rzeczownika homo hominis to homin. Odmiana w deklinacji trzeciej zależy od dwóch rzeczy. Od typu danego rzeczownika czy przymiotnika, o czym będziemy mówić w trzecim semestrze, i od jego rodzaju. Inaczej odmieniają się rzeczowniki i przymiotniki rodzaju męskiego i żeńskiego, a inaczej nijakiego. Zacznijmy od rodzaju męskiego i żeńskiego. Naszym przykładowym słowem jest homo hominis. Nominativus homo, genitivus hominis. Te formy znamy ze słownika. Tematem jest homin, a zatem do tematu homin dodajemy kolejne końcówki. Homini, komu czemu człowiekowi. Hominem, kogo co człowieka. Homine, kim czym człowiekiem. Vocativus jest praktycznie zawsze taki sam jak nominativus, więc wpisujemy homo. Liczba mnoga. Homines, ludzie. Hominum, ludzi. Hominibus, ludziom. Homines, ludzi, hominibus, ludźmi i vocativus homines, ludzie. W liczbie mnogiej, w deklinacji trzeciej, trzy przypadki w liczbie mnogiej są takie same. Nominativus pluralis, jak accusativus pluralis i jak vocativus pluralis. Natomiast przy rzeczownikach i przymiotnikach rodzaju nijakiego trzeba pamiętać o zasadzie. Takiej, która pojawiła się już w deklinacji drugiej. Mianowicie rodzaj nijaki zawsze w liczbie pojedynczej ma trzy przypadki takie same. Nominativus, accusativus i vocativus. Dlatego mamy tutaj korpus, korpus i korpus. A w pluralis liczby mnogiej te trzy przypadki mają końcówkę a, albo czasami w deklinacji trzeciej końcówkę ia. Zależy to od typu rzeczownika. A zatem cała odmiana słowa korpus, corporis, ciało, wygląda tak. Corpus, corporis, nominativus, genitivus. Corpori, do tematu dodana końcówka i. Accusativus, taki sam jak nominativus, a zatem corpus. Ablativus, kim, czym, corpore. Vocativus, taki sam jak nominativus, corpus. Liczba mnoga, ciała, corpora. Genitivus, kogo czego nie ma ciału, corporum. Dativus, komu, czemu, ciałom, corporibus. Accusativus, jak nominativus, a zatem corpora. Ablativus, corporibus i vocativus, corpora.